Siema, z tej strony Harambe. Dzisiaj nagramy sobie filmik, ponieważ spytałem się was na Facebooku, czy chcielibyście filmik od Harambe, no i wychodzi na to, że jednak byście chcieli. Dzisiaj pogadamy sobie o tym, jak to zachorowałem, gdzie byłem i co ciekawego robiłem, no i jak jest teraz, ponieważ nie mogę jeszcze zacząć pracować nad bardziej poważnymi projektami, jako iż nie chcę, aby Harambe został ich narratorem. Wszystko zaczęło się od odwiedzin, no bo wiadomo, zarazki nie przyjdą same, więc trzeba je przywieźć, zaimportować. Przyjechała do mnie na święta siostra, żebyśmy sobie, wiecie, na Wielkanoc jajka zasadzili i żeby było fajnie i super. I moja siostra ma też jedno dziecko albo drugie, no i w sumie to jedno dziecko to mnie chyba tak zbytnio nie lubi, dlatego że przyszło tutaj, kurde, i tak na mnie kaszle, co nie, tak się stoi i tak się patrzy na mnie i kurde kaszle mi prosto w twarz. No ja do niego mówię, weź się tam odwróć, czy może zasłoń sobie, wiesz, usta, żeby nie kaszleć na mnie, a on tak do mnie co, a ja tak wiosło, no i tak się zakończyła nasza konwersacja. No i to nie tak, że od razu się rozchorowałem, ponieważ dopiero po 3 dniach zacząłem czuć się jakoś tak bardziej lub mniej niewyraźnie, więc nie było aż tak tragicznie. Na początku nie wyglądało to na nic specjalnego, ponieważ wyglądało to na normalną grypę. No to wiecie, bierzemy tabletki i do przodu, tam nie będziemy się rozkonać specjalnie, prawda? Jak chodziłem jeszcze do szkoły, to lubiłem być chory, dlatego że wiecie, zostajemy w domu, gramy w CS-a czy coś takiego, natomiast jak już zacząłem pracować, to zawsze wolę sobie pójść do pracy niż chorować. Okazało się, że to była jednak taka trochę mocniejsza grypa, dlatego no cóż, leżę sobie w łóżku, oglądam seriale, no i później jeszcze się przemogłem, żeby nagrać Q&A, a co później jednak wyszło na gorsze. W każdym razie ja tam leżę i umieram normalnie z eboli, a ten dzieciak stoi obok i zrywa boki, co nie jestem pewien normalnie, żeby ktoś tak, wiecie, kopnął w kalendarz, żeby spadł z 9. piętra i zrobił płytę chodnikową, co też by było śmieszne. Może zrobimy test na antychrysta, nie wiem, tak 10 lajków równa się 1 test na antychrysta, wiecie, tam taka akcja wink wink. No i później się dopiero zaczęło, bo na dobrą sprawę sama ta grypa pseudo nie była aż taka zła, tak whatever, wiecie, no tam jest się chorym, okej, no to nic specjalnego, ale później dopiero się tak zaczęło to przenosić wszystko na moje gardło. Nie miałem takich żadnych symptomów gorączkowych, czy jakoś tą kurde, nie wiem, ebola, czy inne takie rzeczy, nie, tego nie było, ale ogólnie tak cały czas źle się czułem tak w gardle, wiecie, że tak coś mnie drapało i tak było takie shit, what up. Wbrew pozorom nie paliłem tam jakiegoś drewna, herbaty czy innych rzeczy, także nie było tam żadnego powodu, żeby takie coś u mnie było, ale się okazało, kurde, że to jakaś taka infekcja poważna była. Ale tego dowiedziałem się dopiero później, ponieważ na początek pomyślałem sobie, pójdę do lekarza, no on tam, wiecie, dosypie troszeczkę koksu i zaraz będzie lepiej. No okazało się, że jednak nie dosypał koksu, a w zasadzie nie dosypał prawie nic, albo w ogóle nic, oprócz jakiejś tam rozpuszczalnych tabletek, które mają pomagać nie wiem na co, ale no dobre są, smaczne w sumie, nie powiem, no bardzo ładne, takie marsjanki, tylko że rozpuszczalne. No i on mi tam ogólnie mówi, że shit, what up, no wie pan lepiej tam, żebyś pan nic nie mówił, czy nie zamknij się i się nie odzywaj. No to mówię, dobra, okej, no to się nie będę odzywał, więc przez następne 3 dni sobie milczę. No ale się okazało, że przez następne 3 dni sytuacja wcale nie była lepsza, to znaczy mój głos się tak coraz bardziej pogarszał, ja się coraz gorzej czułem, no a te tabletki, marsjanki rozpuszczalne w ogóle nie pomagały. Dodatkowo wypiłem jeszcze jakiś syrop na kaszel, ponieważ miałem też kaszel i myślałem sobie, że po prostu gardło mnie drapie, bo to kaszel, a się okazało, że nie, no bo tam jeszcze była ta infekcja, no ale okej. Ten syrop był przeterminowany leciutko, znaczy no tak troszeczkę parę miesięcy w tą czy w tamtą, wiecie, bez różnicy, ale w każdym razie no to troszeczkę pogorszyło sprawę. Po weekendzie idę sobie jeszcze raz do lekarza i mówię, no słuchaj pan tutaj, kurde, słuchaj uważnie, bo no wiesz, ja robię tam video na YouTube, a nie takie music video, mówię mu, to daj pan coś tam mocniejszego, żeby ten głos jakoś się polepszył. No i wreszcie po 3 dniach, kurde, męczarni i oglądania Netflixa przepisał mi antybiotyki, które pomogły od razu po 1. tabletce, w sensie, że połknąłem tam pół godzinki i zaraz było lepiej. No i teraz jestem tutaj, gdzie antybiotyki mi się skończyły i poszedłem do niego jeszcze raz, powiedziałem, okej, no to daj pan jeszcze trochę, bo jeszcze tak nie do końca się wyleczyłem, a on powiedział, no to poczekasz pan, to się samo wyleczy. No i teraz na dobrą sprawę jestem tutaj, gdzie no nie do końca jestem wykurowany, ale jest okej, jest okej. Nie czuję się źle, nie czuję się też super dobrze, ale jest okej. Mój głos dalej jest taki trochę inny, jeżeli możecie to zauważyć, ja prawdopodobnie zauważyłem, no brzmię troszeczkę jak taka lesba, tak trochę, no ale to nie szkodzi. No chyba, że trafię z takim głosem do więzienia, to wtedy zrobię tam niezłą karierę, a szczególnie tam, gdzie się mydło podnosi. No chociaż, no z jednej strony ja nie popełniam żadnych przestępstw, a z drugiej strony ostatnio zamykali youtubera za granie w Pokémon Go. No chociaż hej, w Pokémon Go też nie gram, no bo nie ma pieniędzy, wiecie, tam trzeba kupywać, kurde, te rzeczy, żeby być najlepszym, a mi się hajs z YouTube'a skończył jednak, to trzeba przyznać, także no lipa. Wszystko się zaczęło od tego, że są odwiedziny, także przede wszystkim mam dla was tipa, jeżeli nie chcecie zachorować, to unikajcie odwiedzin, to jest coś złego i tego się nie robi. No i dziwna sprawa jest też taka, że ja zawsze chciałem być chory na głos, to znaczy, że chodziłem gdzieś tam do szkoły i widziałem zawsze tych ludzi, którzy kurde tracili głos i sobie myślę, wow, oni to są fajni, też tak chcę. Bo pomyślałem sobie, że to wiecie, no to żadna tam choroba, no przecież co tam być chorym na głos, kurde, no tylko się mówić tam ewentualnie nie może, a może oni udają i wcale na dobrą sprawę nie są chorzy, chorzy, ale w każdym razie są specjalnie traktowani. No i zawsze jak chodziłem do szkoły, to chciałem być chory na głos, a teraz kurde jednak sobie uświadomiłem, że no to nie jest fajne, to jest jedna z gorszych chorób, jaką można mieć. Przede wszystkim jeżeli robi się jakiekolwiek nagrania tam, wiecie, kurde głosowe czy coś takiego, bo jakbym se grał tam w Minecraft Let's Play, to zapewne nie obchodziłoby mnie to, czy tam brzmie tak czy inaczej, a jednak jestem teraz troszeczkę od tego uzależniony. Plus dochodzi jeszcze ten fakt, że mamy to samopoczucie, które jest na dole, no i dodatkowo jeszcze ten typ, nie wiem, tego wirusa HIV, którego ja złapałem, kipo, no jest taki trochę gorszy, jednak tam kurde strasznie nas drapie, jakiś tam kaszel, później nas w krzyżu strzela i tak dalej. No i przez ten cały czas, tak na dobrą sprawę, cały czas się nudziłem, ponieważ wiecie, no nie mam nic do roboty, więc siedzę i myślę, co mogę robić, a później sobie myślę, no tutaj taki pomysł na film, tutaj jeszcze inny, a tutaj no nie mogę nagrywać filmów, więc to tak jakby wstrzymuje mnie. Więc jak już nie mogłem nagrywać i po prostu byłem chory, to zajęłem się innymi rzeczami, które nie wymagały nagrywania, w sensie chodziłem na przykład, pucowałem torpedy, fotografowałem torpedy i łapałem smoki. Poza tym jeszcze z Digital Teamem przygotowaliśmy nową szatę graficzną kanału oraz przygotowaliśmy również mojego angielskiego streama, który jest już w zasadzie bardzo blisko do startu. No i to się nawet dobrze składa, ponieważ na dobrą sprawę mam straszną ochotę streamować, tylko teraz no mój głos nie wytrzymuje zbytnio takich długich sesji gadania, ponieważ później dostaję takiej epilepsji, kaszlu i tak dalej. W każdym razie myślę, że wszystko powróci do normalności już niedługo, znaczy no teraz w zasadzie czuję się już okej, tylko jedyne co mnie limituje to jest właśnie mój głos, który jest taki trochę dziwny i to musi przejść i później będzie dobrze. Jak już wszystko będzie okej, to zajmę się realizacją projektów, które mam sobie zapisane, a jest ich nawet całkiem sporo, mam również całkiem sporo nowych historyjek, więc myślę, że to będzie nawet okej. Poza tym zamierzam się skoncentrować na streamowaniu, ponieważ w sumie wiecie, nowi ludzie i tak dalej, poza tym na Twitchu jest też dużo teraz nowych, fajnych zmian, a swoją drogą macie link do mojego Twitcha w opisie. Plus jeszcze może wezmę się wreszcie za to, aby naprawić Music Bota na Discordzie, ponieważ czemu nie? Po raz kolejny, jeżeli chcecie pogadać albo skorzystać z Music Bota, to link macie również w opisie. No i to tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że wybaczycie mi małą przerwę, jednak chyba rozumiecie, że ja też wiem, że wy nie chcecie słuchać takiego głosu przez tam ileś filmów, więc no wiecie o co chodzi. W każdym razie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli coś to wiecie, komentarze, wink wink, nacz, a poza tym zobaczymy się w następnym, żegnam się z wami ja, czyli Agis, miłego dnia i papa, cześć!